Witamy Państwa bardzo serdecznie. Witamy. Marek Marecki-Majcher. I Anastazja Majcher. Czyli para redaktorów TAK TV. Słuchajcie, dzisiejszym tematem naszego spotkania, naszego wejścia na żywo jest odpowiedź na apel Marcina Roli. Jest apel Marcina Roli z portalu w Realu 24, z telewizji w Realu 24. Odpowiadamy na ten apel ze względu na to, że faktycznie w środowisku mediów antysystemowych obserwujemy coraz większą cenzurę. Obserwujemy coraz większą cenzurę polegającą na zawieszaniu, no, utrudnianiu działalności mediów patriotycznych, mediów antysystemowych w Polsce przez takie portale jak właśnie ten, na którym robimy tą transmisję, tudzież na przykład YouTube. Więc przyłączamy się do tych apeli i zachęcamy też wszystkie inne media antysystemowe, jak to Marcin Rola świetnie powiedział. Zresztą Marcin, pozdrawiamy serdecznie, robicie świetną pracę, mimo że my nadajemy na TAK TV, może troszeczkę inny profil mamy działalności, ale wszyscy działamy po to, żeby Polska była wielka. No akurat masz takie same poglądy, jeżeli chodzi o wolny rynek i o bycie wolnościowcem, więc dlatego bardzo propsuję. Natomiast i redakcja TAK TV, myślę, że też w większości ma właśnie poglądy takie narodowo-konserwatywno-wolnościowe. Dlatego jak najbardziej wspieramy, w tej chwili dołączamy się do apelu. To nie może być tak, że korporacje wielkie międzynarodowe blokują działalność niezależnych mediów internetowych. My mamy coraz większe zasięgi. Jeżeli na przykład średnią oglądalnością TVP Info jest około 100 tysięcy widzów, średniej, mówię o średniej oczywiście, a właśnie zasięgi Marcina Roli dochodziły do 100 tysięcy subskrybentów, a jego filmy czasami mają większy zasięg, to można powiedzieć, że w tej chwili na przykład takie w Realu 24 jest medium dużo bardziej potężniejszym niż na przykład rządowe TVP Info. My aż takich zasięgów nie mamy, chociaż też mamy zasięgi nieraz będące większe niż nakład ogólnopolskiej na przykład prasy. Więc też nie jesteśmy jakimś tam już popierdółką jako TAK TV. Mamy świetny skład, Krzysztof Dzierżanowski, pomysłodawca i założyciel, który od kilku lat ten wózek ciągnie. TAK TV wychował wielu wspaniałych dziennikarzy, Janka Wodagowskiego, choćby nawet. No nie sposób tu wymienić teraz wszystkich, szczerze powiedziawszy, tyle mi się was przed oczami pojawiło. Ostatnio już mi się spotkali na dwójpuleciu TAK TV, że nie sposób wymienić. W każdym razie przyłączamy się do apelu do władz państwowych, żeby coś z tym fantem zrobiły. Nie może być tak, że portale działające na terenie Rzeczypospolitej Polskiej sobie wprowadzają swoje standardy i swoje widzimisię bez żadnych wyroków sądów, bez żadnej kontroli, bez żadnego nadzoru. Potrafią cudzą pracę całkowicie zniweczyć w postaci na przykład takich blokad. Więc całkowicie wspieramy apel Marcina Roli w Realu 24. Przyłączamy się także do tego apelu i też apelujemy o skonsolidowanie się mediów antysystemowych. No okej, okay, no ja tak uważam, właśnie mam tutaj informację, że wychowało pokolenie dziennikarzy. Myślę, że nie przesadzam. Myślę, że faktycznie parę fajnych postaci się z TAK TV wypłynęło. Na przykład Marek Marecki-Majcher. No przyznam szczerze, że ja się czuję wychowankiem TAK TV. Natomiast, więc generalnie rzecz biorąc, tak, przyłączamy się do tego apelu. Koniecznie coś z tym trzeba zrobić. Marcina Rolę w tej chwili zablokowano możliwość transmisji na żywo. Nam na razie jeszcze takiej opcji nie zablokowano. Natomiast mieliśmy też 3-miesięczną przerwę w możliwości dodawania filmików na kanale TAK TV na portalu YouTube. Tylko ze względu na to, że tam jakiś okrzyk był w tle na manifestacji, którąśmy relacjonowali. No więc to jest już absurd nad absurdy. Tak jak w Realu było mówione, no szukają byle pretekstu, żeby wziąć i utrudnić działalność dziennikarską mediów patriotycznych i antysystemowych w Polsce i się to dzieje, tak? Więc przyłączamy się. Tak. Przyłączamy się i myślę, że za naszym przykładem, za apelem Marcina Roli pójdą także inne media, do czego gorąco zachęcamy. Natomiast gładko teraz chcemy przejść do drugiej sytuacji, ponieważ my, dziennikarze antysystemowi, mamy pewien problem, słuchajcie. Mamy pewien problem nie tylko, jak widzicie, z nośnikami, które nas udostępniają, ale mamy także problem, przynajmniej my w Krakowie i ja osobiście, tutaj obok siedzącą redaktorką TAK TV, prywatnie moją małżonką, mamy problem
polegający na tym, że zostaliśmy pobici i poturbowani na komisariacie policji w Krakowie za działalność dziennikarską. W sytuacji, kiedy się nade mną znęcano i bito mnie, ewidentnie, znaczy większość funkcjonariuszy mówiła, że to jest kara, że karma wróciła, że to jest zemsta za to, że za pośrednictwem z kolei programu 7, ponieważ tam też współpracuję z programem 7 będącego na YouTube. Upublikowaliśmy filmik o nazwie próbują ich kilka razy spisać, przepraszam, próbują ich kilka razy wylegitymować i na tym filmiku no tak uwidaczniamy, że funkcjonariusze policji, którzy codziennie miliony, tysiące Polaków dokonują czynności legitymowania, okazuje się, że kompletnie nie znają przepisów, na jakiej podstawie oni mogą obywatela wylegitymować. Na tym filmiku jest widocznione, byliśmy wtedy z kamerą na manifestacji KOD-u, robiliśmy z tego relacje, no i przyczepiono się do nas, przyczepili się do nas funkcjonariusze wtedy, funkcjonariusze, których znam, którzy fałszywie oskarżyli mnie o tak zwany zamach krzesłem na prezydenta Komorowskiego. I razem byli z policjantami z komisariatu drugiego. Nagraliśmy, że żaden z nich nie znał procedur legitymowania, co za tym idzie, nie wylegitymowaliśmy się. Później była druga próba, była próba ściągnięcia nas gdzieś na bok, właśnie najprawdopodobniej już wtedy pobicia, no ale się to nie udało, ponieważ było miejsce publiczne, byli ludzie, więc znowu im się to nie udało wylegitymować i dopiero za trzecim razem, goniąc nas po bliskim rondzie, znaleźli w końcu powód wylegitymowania i wtedyśmy się dopiero wylegitymowali. No oczywiście filmik troszeczkę się rozpędził na YouTube i to bardzo było nie w smak policjantom, ze względu na to, że nie ukrywaliśmy twarzy tych nieuków, bo nie może być tak, słuchajcie, że policjant sobie przychodzi i dokumenty dawać, bo tak najczęściej wygląda w Polsce legitymowanie. Więc teraz pokrótce jeszcze powiem, że to jest sytuacja, że jeżeli policjant podchodzi do obywatela, chce go legitymować, jego prawnym obowiązkiem jest przedstawienie się, podanie powodu prawnego, na podstawie której dokonuje czynności legitymowania oraz wyjaśnienie, z jakiego konkretnego powodu faktycznego przystępuje do legitymowania. Nie może to być sytuacja, dawaj dokumenty, bo ja jestem policjantem, tak? Więc generalnie rzecz biorąc, nagraliśmy taki filmik w jakiejś sytuacji, czy to przypadkowej, chociaż mam sygnały, że to nie była sytuacja przypadkowa, tylko to było wręcz polowanie na mnie, celem właśnie zemsty za ten filmik. I no, zatrzymano nas, oczywiście policjanci nie byli zainteresowani wylegitymowaniem się, powiedzieli, że moje internetowe wygłupy się w tym momencie skończyły, faktycznie byliśmy z żoną w ciemnej uliczce sami, bandyci od razu w mundurach wezwali sobie posiłki, nie wylegitymowali się, nie przedstawili się, nie podali powodu, dla którego chcą mnie legitymować, za to zaczęli mnie stosować agresję fizyczną, a jak już mnie skuli, to najordynarniej w świecie mnie pobili i jeszcze bezczelnie sobie wycierali moją twarzą o chodnię. Już w tej chwili, już jest ponad tydzień po tym, także to można powiedzieć, że się zagoiłem, ale widzowie pamiętają, którzy śledzą mojego fanpage'a Marek Marecki Majcher, że miałem pół czoła rozwalone i dość nieźle obitą buzię, mimo że po buzi starali się nie bić, natomiast dość mnie poturbowali, ale to jest najmniej istotne. Najbardziej jestem wściekły o to, że bandyci w mundurach poturbowali i sponiewierali cześć i godność mojej małżonki i tego im postanowiłem już nigdy nie wybaczyć i można powiedzieć, postanowiliśmy razem z małżonką, że nagłośnimy całej Polsce, co się po prostu dzieje, jak komunistyczni, postkomunistyczna mentalność w obecnej policji wciąż funkcjonuje, tak? Oni się czuli bezkarni, oni się śmiali, szydzili, że nic im nie zrobię, że mogę sobie nagrywać w internecie ile chcę, że nic im nie zrobimy. Dlatego bardzo dziękuję w ogóle Państwu, że to nie jest tak, że nic im nie zrobimy. Pierwszy filmik, kiedy prosto z komisariatu wyszedłem, to była dosłownie godzina po wyjściu z komisariatu, bardzo emocjonalny, nieprzespana noc, poturbowany, pobity, wściekły, a jak jeszcze zobaczyłem małżonkę po wyjściu z komisariatu, co z nią zrobiono, to od razu nagrałem szybki, spontaniczny filmik, który w tej chwili ma ponad 300 tysięcy wyświetleń, także to jest moc, dziękuję internauci. I tej mocy się najwyraźniej ZOMO przestraszyło ze względu na to, że nie
Tylko nam spreparowali fałszywe zarzuty w postaci zniesławienia policjantów, tak? Naruszenie Nadmierzona nietykalności. nietykalności, niewylegitymowanie się, tak, takie mamy zarzuty z małżonką postawione na lewo. Nie jestem zdziwiony, całe życie mam stawiane zarzuty na lewo i jestem całe życie bity na komisariatach. Nikt mnie nie słuchał, że takie praktyki są, więc teraz mamy, można powiedzieć, już całą masę dowodów na to, że właśnie tak jest. I teraz się okazuje, że się odzywa do nas tysiące ludzi z całej Polski, którzy też siedzieli na lewo, też byli bici i też właśnie byli jeszcze zawożeni bezczelnie do tymczasowych aresztów, żeby ukryć to, że są pobici. Więc to bezprawie, ta komunistyczna mentalność, te komuniści, A normalnie co więcej, komuniści. przepraszam, co więcej jeszcze odzywają się do nas na przykład matki zamordowane przez Tak, policjantów. pozdrawiamy Tak. serdecznie. Odzywają się do nas matki chłopaków zamordowanych przez policję, którzy nie byli w stanie zrobić nic. Znaczy, nie mieli aż, nie Siły miały przebicia siły nie przebicia mieli. po prostu. Tak. I teraz można powiedzieć, za pośrednictwem naszego dramatu próbują też nagłośnić swoje sprawy. No, na ile nam starczy siły, to oczywiście będziemy to robić. Jeżeli Państwa temat zainteresował, cały czas na bieżąco komentujemy już w tej chwili oboje. Oboje ze względu na to, że wcześniej robiłem to sam, ale presja, można powiedzieć, internautów na to, żeby i także moja małżonka zabrała głos w tej sprawie, to już występujemy razem. No i tak słuchajcie, sytuacja wygląda. Tak sytuacja wygląda. Odnoszę wrażenie, że milicjanci w strukturach policji, resortowe dzieci z komunistyczną przeszłością po prostu robią dywersję ekipie rządowej. Mam taką cichą, naiwną nadzieję, że to jest dywersja dla ekipy rządowej, a nie, że się to dzieje pod cichym przyzwoleniem ekipy rządowej, bo wówczas bym musiał bardzo zrewidować swoje poglądy. I oczywiście ja w wojnę PiS i PO się nie mam zamiaru wcinać. W ogóle w tej chwili, od czasu, kiedy współpracuję z TAK-TV, to w ogóle zdystansowałem się od działalności publicznej, quasi politycznej. Natomiast bardziej się skupiłem na roli komentatora politycznego. Niemniej jednak, jako komentator polityczny, w wielu działaniach ekipę dobrej zmiany wspieram. Więc bardzo bym chciał wierzyć, że to są po prostu, że przez to, że my to teraz nagłośnimy, to różne osoby, które mają wpływ na naszą rzeczywistość, będą wiedziały, w którym miejscu szukać, tak? W którym miejscu ta patologia jest, gdzie ona jest jeszcze na poziomie systemowym. Na przykład przepis o tym, że osoba doprowadzana ma być skuta z rękami do tyłu cały czas, powoduje, że na przykład jest wymyślili sobie ZOMowcy nową torturę w postaci za mocnego zaciśnięcia kajdanek i przez kilkanaście godzin wożenia na przykład tak za mocno zaciśniętych kajdankach, gdzie już jest mrowienie rąk, gdzie nie dochodzi krew, gdzie naprawdę jest to ból przeokrutny. Przy czym faktycznie te nadgarstki są takim miejscem, słuchajcie, że wszelkie wybroczyny na rękach czy coś znikają dosłownie, przynajmniej u mnie znikły po 2-3 godzinach, już było, nie było widać. Natomiast na bieżąco był to ból sakramencki, oni muszą to mieć sprawdzone po prostu, że to tak działa. O takim biciu w rękawiczkach na komisariacie, o wymuszaniu zeznań, o psychologicznej gierce w dobrego i złego policjanta, który jest w ogóle prawnie zakazany w Polsce, bo nie można psychomanipulacji stosować, a gra w dobrego i złego policjanta to jest klasyczna psychomanipulacja i ona właściwie jest przy każdym przesłuchaniu. Nie spotkałem jeszcze nikogoś, żeby nie zrobili gierki dobrego i złego policjanta, a studenci na pierwszym roku psychologii uczą się, że jest to psychomanipulacja. Słuchajcie, No tyle. tutaj możemy spekulować co do dobrej zmiany. Możemy spekulować tylko tak naprawdę, co na To ten temat, oczywiście, że tak. mówi ekipa rządowa. Niemniej jednak nawiązując do tematu jeszcze wczoraj poruszanego, czyli środowisk kodowskich, lewackich, lewicujących, bardzo bym prosiła Państwa, żebyście Państwo jednak nie podpinali tego wydarzenia, Tak. tej naszej tragedii pod swoje własne jakieś interesy i pod swoje własne, nie Nie pobiła wiem, nas ekipa nie dobrej pod, zmiany, oczywiście, kodowcy, ponieważ tylko zauważyłam, pobili nas wasi kumple. ponieważ zauważyłam, że bardzo wiele udostępnień z naszego fanpage'a, z marka fanpage'a są podpisane i opatrzone takim komentarzem, że to właśnie ekipa pisowska uczyniła nam ten Tak, ból. że nas pobiła. Tak. Ja tu skomentuję wprost, ponieważ panowie policjanci, kilkukrotnie mi się zdarzyło, kiedy dostawałem na korpus kolejne uderzenia za coś tam, to na przykład był komentarz jeden, a masz tam swoją dobrą zmianę, tak? Tak więc można powiedzieć, że ta dywersja już by mi została wytłuszczona w
Wprost mi powiedziano, że to jest po prostu zwolennicy totalnej opozycji w policji, którzy tego typu zachowaniami robią dywersję dobrej zmianie. Tak? Oni doskonale wiedzieli, kogo biją, powiedzieli mi wprost, że to jest zemsta, że karma wraca, że wcale mi nie szkoda. A pani funkcjonariusz Anna Skowronek, która się okazała być najstarsza stopniem, ona fizycznie nic nie robiła, bo to było już poniżenie totalne, jakby jeszcze mnie baba biła. Natomiast faktycznie w sytuacji, kiedy już prosiłem, żeby mi poluzować te kajdanki, bo już byłem z bólu niemalże, to ta pani oczywiście z grymasem nienawiści powiedziała, że absolutnie nie, że teraz właśnie ma cierpieć i można powiedzieć się znęcała. A można powiedzieć, całości dodaje smaczku to, że kiedy się nad nami znęcano na dole na komisariacie, komisariat drugi Biały Domek w Krakowie, przypomnę, to na górze trwał akurat opłatek firmowy, tak więc na dole oprawiali, na górze się łamali opłatkiem z okazji przyjścia na świat Jezusa Chrystusa, więc coś nieprawdopodobnego. O proszę, tutaj w końcu Hansztorm. Tak, czekaliśmy na pana. Czekaliśmy na pana i na takie kontrowersyjne pytania. Na takie kontrowersyjne drogą, pytania. O, proszę bardzo, już wiemy, kto to pisze, tak. To są pytania naprawdę na wagę złota. Proszę, Marek. Oczywiście, że tak. Nie wylegitymuje się żadnemu policjantowi w tym kraju, jeżeli nie zna procedury legitymowania. Po pierwsze, jestem tak już pokrzywdzony przez... Czekaj, trzy pytania, chronologicznie. Aha, dlaczego uciekłeś ze szpitala psychiatrycznego? Dlatego uciekłem ze szpitala psychiatrycznego ze względu na to, że szpital psychiatryczny jest miejscem represji. W dalszym ciągu jest to postsowiecka psychuszka. Celowo się dałem zamknąć w szpitalu psychiatrycznym, żeby zobaczyć od środka, jak sytuacja wygląda. Zostałem zamknięty w zakładzie psychiatrycznym też na obserwację w związku z tak zwanym zamachem krzesłowym. Zresztą mi przy jednym zarzucie stwierdzono jakąś chwilową niepoczytalność, bo to miało być taka piękna narracja, że proszę, wariat, kryminalista i tak dalej, i tak dalej. I takiego mnie kłamliwie próbowano, zrobiono ze mnie w mediach wówczas reżimowych i w TVN-ach i innych. Natomiast się okazuje, że jedna karta się odwraca, że moja działalność publiczna i pokazuje, że nie jest tak łatwo, można powiedzieć, zniszczyć mój wizerunek, chociaż bardzo mocno tego typu osoby jak Hans Strum, który tutaj zadał to pytanie, to próbują robić. Kolejne pytanie. Dlaczego podajesz nie swoje dane podczas zatrzymania? Słuchaj, Hansie Szturm, prawdopodobnie nawiązujesz do tu kłamliwego zarzutu przez milicjantów, którzy mnie zdjęli z rynku głównego podczas tak zwanego zamachu krzesłem. Mm-hmm. Nie podałem nie swoich danych podczas zatrzymania, tylko miałem kartę kibica mojego brata. A ponieważ zostałem pobity wówczas przez funkcjonariuszy milicji, którzy próbowali wyłudzić ode mnie przyznanie się do zamachu krzesłem, to absolutnie z takimi bandytami nie rozmawiam. Jak się mnie pytali, jak się nazywam, powiedziałem, że mam was gdzieś bandyci, skoroście tak. W taki sposób mnie potraktowali. Więc z bandytami nie rozmawiam, a skoro oni sobie wyciągnęli kartę mojego brata i zaczęli mnie tak tytułować, to mi pozostało nic innego, tylko się śmiać, jacy ci bandyci są głupi. Dlaczego policja szukała cię listem gończym? Zaraz do tego dojdziemy. Dobra. Więc szanowni państwo i zomowcu, który się kryjesz pod Hans Sturm, więc... Nie ma żadnego wizerunku publicznego, no to... Dlaczego nie nosisz dowodu tożsamości? Nie no, słuchaj, ubecka świnia, ale wiesz co? Nie, nie będziemy ubliżać, wie pan co? To jest po prostu no, zabawne. Wiem, to jest zabawne, widzimy doskonale, bardzo się cieszymy, że tego typu pytania... Ten nie mam. Pierwsze, nie ma przepisu prawnego, Mareczku, wyprowadź mnie z błędu, który by mówił o tym, że ja jako obywatel mam nosić sobie że tak. Tożsamości. Prawo w Polsce nie ma obowiązku. Jesteś polskim nacjonalistą, zadajesz... Jesteś co najwyżej polskim nacjozjebem. Albo frajerem promilicyjnym i prokomunistycznym, jeżeli chodzi o zadawane pytania. Natomiast na wszystkie odpowiem. Nie ma prawnego obowiązku noszenia dokumentu tożsamości przy sobie. A co wtedy, jeżeli policja będzie chciała legitymować? No tak są przepisy prawne skonstruowane, że... To policja się wtedy martwi, co ma zrobić, jak obywatel nie ma dokumentu, bo obywatel takiego dokumentu mieć nie musi. Więc tyle w temacie. Tyle tak, w temacie. Jakie to jeszcze pytanie, bo ja tu chcę się... Nie, zero pytań, już nie. No, już nie są jeszcze jakieś pytania? Nie, przecież ty jesteś całkowicie anonimowy, nie masz żadnego wizerunku publicznego. No, powiem szczerze, nie wiem, czy nie mam wizerunku publicznego, skoro pan Komorowski... Nie ma... Przepraszam, skoro ten kochanie. Pan komentuje, to znaczy, że masz wizerunek publiczny. Tak. Jeżeli nie mam wizerunku publicznego, to czemu pan Komorowski w kampanii wyborczej posłużył się taką alegorią, że
to, że on jest takim przykładem Polski racjonalnej, a pan Duda, pan prezydent obecny Duda, miał być symbolem tej Polski radykalnej i wtedy zostało wrzucone mój wizerunek razem z tym krzesłem. Więc jeżeli pan twierdzi, że nie mam żadnego wizerunku, jeżeli pan twierdzi, że wiele materiałów w głównych wiadomościach, czy nawet kłamliwych TVN-ach na mój temat, że to jest powód, dla którego nie mogę mówić o sobie, że jestem osobą publiczną, no to jest pan po prostu albo kretynem, albo bardzo nieprzychylną mi osobą i przede wszystkim małym człowieczkiem, który w tej chwili próbuje dopieprzyć w jakichś ramach swoich jakichś prywatnych interesów. Już nie odnosimy się do tego, za dużo czasu poświęciliśmy tej osobie. Ale tak, to są rzeczy, które faktycznie, które co chwilę jestem szkalowany o to w internecie, więc myślę, jak najbardziej zachęcamy może jednak w drugą stronę do zadawania tego typu pytań, bo im więcej tego typu pytań, tym bardziej wizerunek Marka jest uwiarygodniony, bo ma on szansę się tutaj odnieść do zarzutów. Ja może przeczytam to pytanie. A czy uważa pan, że w policji w większości pracują ludzie, którzy nigdzie indziej nie mogliby znaleźć zatrudnienia i służą tylko swojej wcześniejszej emeryturze, a swoje niepowodzenia życiowe, rodzinne, seksualne wyładowują na obywatela? Dokładnie tak. Już tutaj nie będziemy do tego doczytywać. Oczywiście, że tak, policjanci, którzy znęcali się nade mną i małżonką, powiedzieli, że oni mają gdzieś ten PiS, że oni właśnie czekają na te 15 lat emerytury i oni spieprzają, gdzie pieprz rośnie i tyle. A tu co? Jestem zwykłym korwinistycznym, dokończył, tak? Tak. Jesteś zwykłym korwinistycznym szurem, który robi wokół siebie dużo politycznego szumu, żeby nie odpowiadać za swoje przestępstwa karne. Drogi Hansie Strum, frajerze już ci powiem po imieniu. Jesteś zwykłym szurem, który w tej chwili próbuje mnie w jakiś sposób kompromitować, a całe moje życie to jest nic innego jak właśnie walka z bandytami w mundurach, którzy ludzi zamykają, biją na komisariatach, jak już pobiją, to już z automatu dają zarzut znieważenia i pobicia funkcjonariuszy, żeby zatuszować swoje pobicie i później osadzają tych ludzi w aresztach na bazie i cały mechanizm trwa. W sytuacji, kiedy są inne przestępstwa, policja wymusza biciem przyznanie się bardzo często ludzi niewinnych. Przesiedziałem kilka lat w więzieniu i wiem, jak to wszystko wygląda, a dzisiaj tak po to zrobiłem wokół swojej osoby taką atencję, która cię tak, panie Hansie Sturm, boli, ze względu na to, żeby właśnie to kurestwo postkomunizmu uwidocznić. Tak, jeszcze tutaj nawiązując do tego głupiego komentarza, chciałabym powiedzieć, nie dotykaj tak, bo to wiesz, Maryczku. Chciałabym odnieść się do tego komentarza, ponieważ ciekawe jest ogólnie tutaj nawiązanie do przestępstw karnych, bo kodeks karny definiuje bardzo dużo rzeczy jako przestępstwa, które w zasadzie przestępstwami według mnie nie powinny być. To jest już inna kwestia, że faktycznie, że na jako... przykład, momencik, nie przerywaj mi teraz, na przykład znieważenie funkcjonariusza. Jeżeli mężczyzna podchodzi do mnie w mundurze, nie legitymuje się, nie podaje imienia i nazwiska stopnia, nie oświadcza mi w zasadzie, dlaczego on mnie zatrzymuje, i co więcej, kiedy ja chcę odejść, on używa wobec mnie jako kobiety siły, to w zasadzie jakie przestępstwo karne? Dlaczego mam teraz... Dlaczego ty kurwie zarzuty... ma nie powiedzieć kurwa? Tak, dlaczego mam zarzuty z 222 artykułu? To nie jest przestępstwo, nie publicznie mówię, przepraszam, że przeklinam. Na moim fanpage'u jest zdjęcie mojej małżonki po spotkaniu z tą milicją. To, co jej zrobiły, to są zwykłe milicyjne kurwy. Powtórzę, jakby mnie nie było słychać, cytując klasyka. Nie powtarzaj, dobrze? Dobrze, raz wystarczy. No. Mikołaj Reiser, pozdrawiam. Nas zawinęli za to, że nie chcieliśmy się wylegitymować po tym, jak nie znali przepisów tak, prawnych policjanci. Tak. Słuchajcie, moi drodzy, bo ze względu na to, że obiecaliśmy internautom wejście na żywo na moim fanpage'u Marek Marecki Majcher, w tej chwili się musimy z wami rozłączyć. Dziękujemy naszej redakcji Tak TV za umożliwienie tego live'a i do tematu. Temat w tej chwili jest na bieżąco grillowany na moim fanpage'u Marek Marecki Majcher. Przyznam szczerze, że to jest nie koniec represji, że zatrzymano mojej małżonce telefon. Był atak hakerski z tego zatrzymanego telefonu, czyli po prostu cały szereg przestępstw. Wyliczyliśmy już 10 przestępstw, którzy ci bandyci na nas zrobili. A ja już kilkukrotnie wcześniej też byłem ofiarą tego typu przestępstw mundurowych. Ale tak, wcześniej nie miałem atencji, co boli tak tutaj tego frajera, który tak tutaj próbuje mnie szkalować. Natomiast w tej chwili tą atencję mam i mam zamiar uwidocznić wszystko, co wiem na temat tego zdegenerowanego systemu postkomunistycznego i mam nadzieję, że akurat faktycznie ekipa Dobrej Zmiany będzie, którzy
Nikt z was nie siedział w więzieniu za nowego PRL-u, którym jest trzecia RP, tak? Nie wiecie, jak to tam wygląda od środka i... A ja wiem. A ja wszystko wiem, ja to przeszedłem. Przeszedłem więzienia, przeszedłem takie absurdy, jak wniosek o to, żebym się mógł raz w tygodniu golić przez wszystkie instancje i oczywiście nie mogłem się raz w tygodniu golić. Po prostu tego mam taki prywatny IPN na temat tego skurwiałego systemu, któryśmy odziszczyli. Przepraszam. No. Przepraszam, mnie ten Hans tak zdenerwował, no że... Ten, nie, no dobra, proszę. Nawet mnie nie zdenerwował, bardziej mnie rozśmieszył. Natomiast tak, tego typu maluczkie robaczki po prostu służycie komunie. Atakując mnie akurat w takiej sytuacji, kiedyśmy zostali... Nie, wiesz, co, ja ofiarą to myślę, że to tylu są po przestępstw. prostu, ja myślę, że to są po prostu tacy środowiskowi zawistnicy, Tak, tak. którzy są na tyle właśnie mało charyzmatyczni, że nie umieją się przebić do mainstreamu, czy do właśnie takiego szerszego może medium jakiegoś internetowego. Nie mają takiego dźwięku jak ty. No, Tak, ostatnio, i w ciągu muszą ostatnich trollować, no. dni liczba aktywnych u nas użytkowników przekroczyła no, 700 tysięcy takich użytkowników, Pozdrawiamy którzy dzielnego tatę komentują, oczywiście. tak. Tak, pozdrawiamy dzielnego tatę. Tak, to jest kolejny temat. Miliony ojców są odizolowane od swoich dzieci poprzez komunistyczne sądy, komunistyczne oazy kuratorek, które chyba czerpały swoje przekonania i empatię z marksizmu i leninizmu. Tego jest wszędzie. To jest taka plaga, że faktycznie no jest to ogromna plaga. No zobaczymy, jak sobie ekipa Dobrej Zmiany z tym poradzi. Zobaczymy. No, z sądami zaczęło się, jest jazgot, ta resortowa część Polski cała drży. Może i z Dobrą Zmianą się na płaszczyźnie ekonomicznej nie zgadzam, ponieważ uważam, że powinno być dużo więcej wolności osobistej i gospodarczej. A tutaj jednak wprowadzamy jednak rozwiązania takie centralistyczne, które mi się nie podobają. Natomiast jeżeli chodzi o dekomunizację struktur państwowych, tych bydlaków, którzy po prostu tą dalej komunę w dalszym ciągu restaurowali w naszym kraju. Tak, jestem rękami i nogami za tym, że i popieram tutaj rząd PiS-u, żeby to zdekomunizować, żeby dać szansę rodakom wszystkim skrzywdzonym, w tym PRL-u bis przez trzecią RP, na możliwość rewizji wyroków tych komunistycznych sądów. Bo słuchajcie, większość wyroków, które widziałem, nawet ludzi, z którymi współdzieliłem więzienny trud, jak są wyroki z doświadczenia sądu i ducha wynika. Sprawy wynika, że oskarżony jest winny, to szlak może człowieka jasny trafić. Jak, proszę Państwa, policjanci sobie bezczelnie ustawiają kłamliwe zeznania przeciwko nam na komisariacie. Mówię, przestępcy, ustawiacie sobie właśnie zeznania, tak? Właśnie sobie ustawiacie zeznania, a popełniacie przestępstwo. To się dzieje przy całym niemalże obsłudze komisariatu. Nie wszyscy są na to nie czuli. Przy czym miliony ludzi w tym kraju siedziało w tymczasowych aresztów ze względu na tak zwaną obawę matactwa, czyli żeby nie ustalali zeznań. To, co się nagminnie dzieje na komisariacie. Tak. I proszę Państwa, no kto ma to inny powiedzieć, wykrzyczeć głośno, jak nie osoba, która ma tak ogromne doświadczenie w tym bezprawiu i w tym skansenie komunistycznym, jakim są służba więzienna, policja, prokuratura, komunistyczne sądy, oazy kuratorek sądowych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Konkludując, bo czas na to, żebyśmy się przełączyli za niedługo na live'a na moim fanpage'u Marek Marecki Majcher. Konkludując, wspieramy apel Marcina Roli o niekneblowanie mediów patriotycznych, antysystemowych. Wspieramy w Realu 24, mimo że jesteśmy, wydawałoby się, konkurencją, ale wspieramy się, ponieważ wszyscy działamy dla wspólnego Nie, no dobra, jak jakim jest najbardziej. Wspieramy w Realu, od początku oglądam w Realu i jestem pod wrażeniem. Jest to majstersztyk i szapoba za robotę, którą robicie, za poglądy, jakie promujecie i za poglądy, jakie piętnujecie. Bardzo też się zgadzam z moją małżonką, natomiast też oglądajcie TAK TV, to jest też świetna telewizja. Krzysiek Dzierżanowski, naprawdę świetna robota. Dziękujemy za przyjęcie nas do redakcji. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię pobicia nas na komisariacie, to sami widzicie, że nawet w czasie tego live'a dostaliśmy pytania, które ewidentnie miały raczej rzucić negatywne światło na nas i odwrócić uwagę od tego, że bandyci w mundurach preparują zarzuty karne i biją ludzi na komisariatach i się dzieje to nagminnie, można powiedzieć, bez względu na barwy polityczne władzy, która jest w tej chwili, która sprawuje władzę, tak? Chociaż przyznam szczerze, za tak zwany zamach krzesłowy, to ewidentnie było widać, że było to zamówienie polityczne na to, żeby ci oprawcy tak mnie tam potraktowali. Dobrze, zatem przechodzimy teraz na live'a na profil Marka. No nie teraz, bo nie potrzebujemy teraz. Jeszcze jakieś pół godziny czy pół 40 godziny? Minut na to, żeby jeszcze sprawy rodzinne uporządkować. Aha, dobra, bo no, powiedziałeś wcześniej za chwilę. No za chwilę, no chwila jest pojęciem względnym. Dobra. Dziękujemy serdecznie za tak liczne oglądanie tego live'a.
Zapytania. Pozdrawiam, zapytania, tak, zwłaszcza te trudne. No i cóż można powiedzieć? Czołem Wielkiej Polsce! Czołem!